2007 Szanow kontra Iglopol Dębica. Na boisku pojawi się drużyna Ari Świdnik i kontra Benjaminę Krosno. I proszę Państwa, na boisku numer 4 zobaczą Państwo drużynę ze Lwowa, dokładnie FC Lwów kontra Gospodarz JKS Jarosław. Także kochani, to już będzie ostatnia kolejka grupy drugiej, a za chwilę będę miał tutaj wyniki od sędziego technicznego pana Grzegorza. Za chwilę podam Państwu wyniki piątej kolejki. A ja jeszcze raz się szybko przypomnę zestaw par szóstej kolejki w drugiej grupie. Przypomnę, boisko numer 1 Lux kontra Unia Tarny, boisko numer 2 to AP 2007 Sanok i przeciwnikiem będzie Iglopol Dębica, boisko numer 3 Avia Świdnik kontra Benjaminę Krosno i na boisko numer 4 FC Lwów kontra JKS Jarosław. Już przegrali. Wiesz, te mecze zawsze mają swoją dramaturgię. Nie myli się. Thank you.
Pomiędzy Rozą mamy wyniki piątej kolejki, jeśli są bardzo proszę, dobrze. Odkrywam kamerę, Jura. To już wygrać tą kółką. To nie Tarnowia, nie? Proszę Państwa, już mamy wyniki piątej kolejki i tak AP 2008 Samoc Jaśpik Kuczęty 3-1, Orzełek Stalowa Wola 0-3, Sokołek Miska Osir 2-0 i mamy wynik remisowy Wrocławia Akademia Markiewicza 2-2. A tutaj widzą Państwo już ostatnia kolejka drugiej rundy. Ja przypomnę, że na boisku numer 1 grają Lux kontra Unia Tarnów. Boisko numer 2 Państwo oglądają pojedynek AP 2007 Samo kontra Glopol Kępica. Na boisku numer 3 Aria Świdnik Beniaminy Krosno. No i kochani, boisko numer 4 FC Lwów kontra gospodarz, dokładnie JKS Jarosław. Yes!
Brawo! Thank you.
Brawo, zielone.